Pozycja Microsoftu jest przepotężna, ale trudno nie odnieść wrażenia, że firma ma poważny problem z trafieniem do zwykłego konsumenta. O ile aplikacje biurowe, systemy operacyjne i różne usługi przygotowywane z myślą o firmach generalnie działają i na siebie zarabiają, o tyle produkty bardziej rozrywkowe i codzienne nie zawsze. Zapraszam na krótki przegląd najciekawszych, moim zdaniem, w top Microsoftu. Najpopularniejszą platformą streamingową od lat jest należący do Amazona Twitch, a z gigantami mogą rywalizować tylko inni giganci. W 2016 roku Microsoft przejął startup Beam i przekształcił go w potencjalnego Twitch killera, czyli Mixer. Usługa została zintegrowana z Windowsem 10 i systemem operacyjnym Xboxa One, dzięki czemu wszyscy posiadacze tych platform stali się potencjalnymi użytkownikami Mixera. Wyniki nie były jednak zadowalające, dlatego Microsoft postanowił zrobić coś wielkiego, by zachęcić widzów do przejścia na nowy serwis. W lipcu 2019 roku ogłoszono, że Ninja, czyli najpopularniejszy streamer na świecie, podpisał z Mixerem umowę na wyłączność. I know this may come as a shock to many of you, but as of today, I will be streaming exclusively on Mixer. Microsoft podobno zapłacił za to 30 milionów dolarów. Na podobnych zasadach za 10 milionów z Mixerem związała się też inna gwiazda Twitcha, czyli Shroud. Firma zainwestowała w promocję i rozbudowę platformy ogromne pieniądze. Oczywiście o jakichkolwiek zyskach nie było wówczas mowy, ale celem było zbudowanie stałej bazy użytkowników. Nieco podobną strategię stosuje aktualnie walczący ze Steamem Epic. Część widzów faktycznie podążyła za swoimi idolami, jednak nie wszyscy i nie na stałe. Twitch wciąż radził sobie zdecydowanie lepiej, a Mixer systematycznie tracił na popularności. Nie tak łatwo jest skłonić ludzi, by porzucili platformę, którą lubią i z którą są związani od lat. Ostatecznie w czerwcu 2020 roku przedstawiciele Mixera niespodziewanie ogłosili, że serwis zostanie zamknięty. I feel betrayed. Microsoft postanowił nawiązać współpracę z platformą Facebook Gaming, która radziła sobie wyraźnie lepiej niż Mixer i właśnie tam przekierował swoich użytkowników. Natomiast Ninja oraz Shroud, czyli dwie największe zakontraktowane gwiazdy, grzecznie wróciły na Twitcha. Jeżeli jakaś firma potrafi kreować własne marki, to zdecydowanie jest to Apple. Są laptopy i MacBooki. Są bezprzewodowe słuchawki i AirPodsy. Są smartfony i niejako obok iPhony. Mieliśmy też odtwarzacze MP3 i iPody. I oczywiście Apple ma swoich naśladowców. W 2006 roku Microsoft wypuścił na rynek własny odtwarzacz muzyki, który miał być bezpośrednią konkurencją dla iPoda. I co najważniejsze, nie było to złe urządzenie. Estetycznie wykonane, z wygodnym interfejsem i po prostu spełniające swoją funkcję, czyli sprawnie odtwarzające multimedia. Tylko co z tego, skoro Microsoft zwyczajnie się spóźnił? W 2006 roku Apple posiadało już 100-milionową bazę użytkowników, a iPod był synonimem przenośnego odtwarzacza muzyki. Nikt nie potrzebował równie drogiej alternatywy. Zune nie tylko nie dogonił iPoda, ale przegrał z odtwarzaczami SanDiska czy Creative'a. Mniej więcej rok po premierze ostatniego Zune'a, czyli HD, firma ogłosiła, że kolejne modele już nie powstaną. Od jakiegoś czasu Microsoft kojarzy się pecetowym graczom bardzo pozytywnie. Nie dość, że wreszcie możemy sobie zagrać w Forze, Halo i resztę produkcji dostępnych wcześniej tylko na Xboxie, to dodatkowo dostaliśmy Game Passa. Świetną, naprawdę opłacalną i w zasadzie bezproblemową w obsłudze usługę abonamentową. Ale wbrew pozorom to stosunkowo nowa sytuacja. Jeszcze kilka lat temu pecetowcy chcieli od Microsoftu tylko jednego. Żeby trzymał się od gier jak najdalej. Choć w założeniach wprowadzona w 2007 roku usługa Games for Windows Live prezentowała się całkiem ciekawie, to okazała się być prawdziwym koszmarem. Platforma miała uporządkować granie online, ułatwić kontakt ze znajomymi, aktualizowanie posiadanych gier, wprowadzić znane z Xboxa achievementy, crossplay i kilka innych funkcji. Problem w tym, że Microsoft zaczął od ogłoszenia obowiązkowego abonamentu, a później przez blisko 6 lat nie potrafił doprowadzić swojej usługi do stanu używalności. Abonament został dość szybko zlikwidowany, ale Games for Windows Live działał tak topornie, że nikt nie chciał z niego korzystać nawet za darmo.
Niestety często nie było wyjścia. Dla większości graczy najbardziej traumatyczne przeżycia wiążą się z GTA 4. Problemy z instalacją, z uruchamianiem, z logowaniem, z wczytywaniem stanów gry, z aktualizacjami, z trybem wieloosobowym. Do dzisiaj mam ciarki, jak przypomnę sobie te wielogodzinne boje. Jeżeli chcielibyście poznać nieco dokładniejszą historię Games for Windows Live, to odsyłam do mojego materiału na TV Gry. Kiedyś każdy producent telefonów komórkowych miał swój autorski system operacyjny. Na rynku smartfonów mamy duopol, czyli Androida i iOS. Ale w 2010 roku do rywalizacji włączył się jeszcze jeden i to naprawdę poważny gracz. Mobilny Windows od Microsoftu. Teoretycznie firma z taką marką i doświadczeniem powinna sobie poradzić z ekspansją na nową platformę. Ale okazało się, że to nie takie proste. Windows Phone prezentował się naprawdę atrakcyjnie. Kafelki, które średnio sprawdziły się na PC-tach, na małym, dotykowym ekranie były naprawdę wygodne. Do tego na tle konkurencji wyglądało to bardzo ładnie i nowocześnie. Niestety przez błędne decyzje Microsoftu mobilny Windows nie przekonał do siebie ani producentów smartfonów, ani producentów aplikacji, ani co za tym idzie zwykłych klientów. Na Windows Phone brakowało najbardziej podstawowych aplikacji, w tym chociażby tych od Google'a. Drugą bolączką systemu było fatalne wsparcie dla jego posiadaczy. Kiedy Microsoft wypuszczał nową wersję Windowsa, od razu zapominał o telefonach ze starszą wersją. Przeważnie nie dało się przeprowadzić aktualizacji, tak jak w dzisiejszych Androidach czy iOS-ach. Brakowało ciągłości i poczucia jakiejkolwiek stabilizacji. System kompletnie nie radził sobie w rywalizacji ze stale rozwijanym i rosnącym w siłę Androidem i w 2017 roku Microsoft ostatecznie się poddał. Jednym z powodów porażki mobilnego Windowsa był też fakt, że korzystało z niego bardzo niewielu producentów. Poza pojedynczymi telefonami HTC, Acera, Alcatela i egzotycznymi wynalazkami pokroju Trek Store Win Phone 4.7 albo Banglalink Amra A10B, smartfony z Windowsem Phone robiła wyłącznie Nokia. A od 2013 roku sam Microsoft, który po prostu wykupił od Nokii dział urządzeń mobilnych i zaczął umieszczać na telefonach własne logo. Seria Lumia utrzymała się na rynku przez zaledwie 6 lat, z roku na rok tracąc na popularności. Widząc, że biznesowo cały ten interes zupełnie się nie spina, firma sukcesywnie zwalniała kolejnych pracowników, a ostatni smartfon Microsoft Lumia trafił na rynek w lutym 2016 roku. Była to napędzana Windowsem 10 Mobile Lumia 630. Dwa lata później Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla tego modelu i całkowicie wycofał się z rynku mobilnego. Natomiast sama Nokia wróciła do Finlandii i w swoich najnowszych smartfonach wykorzystuje Androida. Ale zanim Microsoft wykupił od Nokii Lumię, zaliczył w branży mobilnej inną spektakularną wpadkę. W 2010 roku, a więc w czasach, gdy coraz większą popularność zaczynały zdobywać smartfony, na rynek trafił Microsoft Kin. Telefon, który był czymś pomiędzy nowoczesnym, wielozadaniowym smartfonem, a klasyczną, ograniczoną komórką. Podstawowym problemem tego urządzenia był zainstalowany na nim system operacyjny bazujący na Windowsie CE. Mimo że Kin OS wizualnie prezentował się całkiem atrakcyjnie, to nie pozwalał na instalację żadnych dodatkowych aplikacji. Telefon trafił na rynek w dwóch wariantach, różniących się rozmiarem i kształtem. Oba posiadały jednak wysuwaną, a odchodzącą już powoli do lamusa fizyczną klawiaturę z przyciskami. Miał to być telefon młodzieżowy, więc główny nacisk położono na dostęp do serwisów społecznościowych i multimediów. Niestety, tak jak mówiłem, nie dało się instalować żadnych zewnętrznych aplikacji, a jakakolwiek synchronizacja danych z komputerem wymagała korzystania z oprogramowania Zune. Microsoft wpompował w produkcję telefonów Kin przeszło $1 miliard. Sporo kosztowała też intensywna i przeprowadzona ze sporym rozmachem kampania marketingowa. Swoją drogą w pierwszym spocie pokazano nastolatka, który robi sobie zdjęcie klatki piersiowej, a następnie wysyła je jakiejś koleżance. W efekcie Microsoft został już na starcie oskarżony o promowanie sextingu. Świetna robota. Z powodu negatywnych opinii i naprawdę solidnej konkurencji w postaci prawdziwych smartfonów sprzedaż szła fatalnie. Wystarczy powiedzieć, że rozeszło się zaledwie 200 tysięcy sztuk, a sprzedaż wstrzymano po niespełna 2 miesiącach. Kin mógł odnieść sukces, ale był projektem spóźnionym o co najmniej 3 lata. Po
Po bardzo udanej, choć nie pozbawionej wpadek premierze Xboxa 360, Microsoft stał się na rynku konsolowym równorzędnym rywalem dla Sony. Słynny Red Ring of Death mocno nadszarpnął zaufanie graczy, ale mimo wszystko udało się ten kryzys przetrwać i pozycja Microsoftu była naprawdę mocna. Wydaje się, że Xbox One jak najbardziej mógł pokonać PlayStation 4, jednak podejmowane w tamtym czasie decyzje są z perspektywy czasu tak abstrakcyjne, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to przypadkiem nie był sabotaż. Zamiast skupić się na praktycznych funkcjach dla graczy, zapewnić ciekawe tytuły na wyłączność i postarać się o atrakcyjną cenę, czyli powtórzyć wszystko to, co zadziałało w przypadku Xboxa 360, Microsoft postanowił zwrócić się do grupy docelowej, która nie istniała. Prawie całą kampanię marketingową skierowano do ludzi, którzy konsoli używają przede wszystkim do oglądania telewizji. TV, TV remote, TV experience, TV, 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 sports TV, TV, TV. Anybody? Dokładnie tak, jakby Xbox One był przede wszystkim zaawansowanym dekoderem i niejako przy okazji konsolą do gier. Dodatkowo początkowo Xbox One był oferowany wyłącznie w zestawie z Kinectem, czyli kamerą, która oczywiście miała swoje 5 minut, ale Microsoft jakby nie zauważył, że szał na gry ruchowe minął. Fakty są takie, że PlayStation 3 zaczęło odrabiać straty właśnie wtedy, kiedy Xbox 360 zapragnął być drugim Nintendo Wii. Microsoft usilnie promował też sterowanie konsolą za pomocą komend głosowych i zapowiedział konieczność przypisywania zakupionych gier do konkretnego konta. Tak by nie dało się ich później odsprzedać. Sony oczywiście wykorzystało okazję, bo grzechem byłoby zmarnowanie tak pięknie wystawionej piłki. This is how you share your games on PS4. Thanks. Nie ma się co dziwić, że większość graczy wybrała konsolę Sony. Temat jest dość rozbudowany, więc ponownie odsyłam do materiału na TV Gry. Microsoft miał w swojej historii kilka kontrowersyjnych decyzji designerskich. Chociażby niesławne kafelki z Windowsa 8. Ale to pikuś w porównaniu z tym, co firma wymyśliła w roku 1995. W tamtych czasach nie każdy potrafił obsługiwać komputer. Raz, że używało się ich zdecydowanie rzadziej, a dwa, ówczesne systemy nie były tak intuicyjne jak dzisiejsze. Dlatego Microsoft postanowił zrobić coś, by Windows stał się przystępny dla wszystkich. Bob zamiast klasycznego pulpitu z ikonami i paskiem Start oferował wirtualny rysunkowy dom. Każde pomieszczenie zawierało meble i przedmioty odpowiadające poszczególnym programom. Na przykład kliknięcie w kopertę powodowało uruchomienie skrzynki mailowej, a wiszący na ścianie kalendarz był powiązany z komputerowym kalendarzem. Dodatkowo użytkownika wspomagał i to bardzo intensywnie, żeby nie powiedzieć nachalnie, pies o imieniu Rover. W sumie jak tak teraz na to patrzę, to wydaje mi się, że Rover był swego rodzaju protoplastą słynnego pana spinacza z pakietu Office. System Microsoft Bob działał trochę jak wyjątkowo interaktywna przygodówka point and click. Ale praktyczne zastosowanie tego interfejsu było niewielkie, ponieważ ze względu na maksymalne uproszczenie wszystkiego posiadał stosunkowo niewiele funkcji. Człowiek, który chciał korzystać z komputera, i tak musiał się nauczyć obsługi normalnego Windowsa. System został zmasakrowany przez branżowe media i po latach znalazł się w wielu zestawieniach najbardziej nieudanych produktów technologicznych. Nie przedłużając, na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.